Hala sportowa przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach jest niemal gotowa do użytkowania. Jeszcze odrobina papierologii i młodzież będzie mogła w pełni korzystać z tego obiektu. Bardzo się cieszę, mam taką rzeczywistą, osobistą radość, że udało się doprowadzić ten projekt do końca. To trzymaliśmy słowa, bo kiedyś obiecaliśmy lokalnej społeczności, że zbudujemy tę salę dla Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach, które jako chyba jedna z ostatnich, a może ostatnia szkoła w regionie dostała taką halę, bo nie miała jej przez kilkadziesiąt lat i wciąż były jakieś przeszkody, nikt nie miał odwagi podjąć decyzji. Ta decyzja zapadła kilka lat temu, wtedy jeszcze byłem starostą, mimo że była bardzo trudna sytuacja, bo byliśmy w bardzo poważnym sporze z wojewodą, byłym wojewodą na szczęście lubuskim, który jak się okazało w żadnej ze spornych kwestii nie miał racji i aktywnie zwalczał tak mnie, jak i cały powiat, ale mimo tego zdecydowaliśmy się rozpocząć to zadanie inwestycyjne. Pozyskaliśmy później na to środki z samorządu województwa. Urząd Marszałkowski wsparł tę budowę sali za ponad 5 milionów złotych kwotą 2,5 miliona złotych. To była głośna sprawa, nie było łatwo tę pomoc udzielić, bo wcześniej ówczesny rząd zabrał nam program Baza Sportowa, który funkcjonował w samorządach województw, ograniczono nam kompetencje, zabrano pieniądze i decyzje o tego typu salach podejmowano w kancelarii premiera. Z reguły dotyczyło to budowy takich bądź podobnych rzeczy dla swoich kolegów partyjnych, bo w ostatnim czasie jest dużo podsumowań, jaka była dysproporcja pomiędzy regionami, w których rządził PiS i takich, gdzie była opozycja. Tak czy owak, wspólnymi siłami, dzięki determinacji i wytrwałości doprowadziliśmy ten niełatwy projekt do końca. Sala jest dzisiaj gotowa do użytku. Za kilka dni pojawią tu się pierwsi uczniowie i mam nadzieję, że zorganizujemy, bo warto, 1 września z nowym rokiem szkolnym dużą imprezę, podczas której będzie okazja i czas, żeby podziękować wszystkim i przypomnieć całą tę trudną drogę dochodzenia do tego radosnego dzisiejszego sukcesu. Wierzymy, że nowa hala sportowa będzie dodatkowym impulsem do stworzenia w Słubicach klasy sportowej na poziomie szkoły średniej i wpłynie na to, że młode sportowe talenty po ukończeniu szkoły podstawowej będą miały możliwość nauki i uprawiania swojej dyscypliny sportowej właśnie tutaj w Słubicach, bez konieczności opuszczania naszego miasta.